ruszamy. Opuszczamy południowe Bali i Seminyak i ruszamy do centrum Bali, do świetnie znanego Ubud. Przy okazji na tych filmach świetnie widać, jak wygląda ruch na południowym Bali, tam gdzie jest największe zaludnienie. Podobno w czasie COVID-u ulice były puste, trudno w to uwierzyć. Tutaj świetnie widać, jak trudna jest jazda skuterem po południowym Bali. Na szczęście, jak się ruszy na północ, po jakimś czasie ruch się uspokaja i naprawdę zaczyna się robić już bardziej przyjemnie. Pozdrowienia z Ubud. Dotarliśmy. Jesteśmy w Masya Villa, na północ od Ubud. Obsługa nawet nas pamięta, że byliśmy tutaj. To było 5 lat temu. No, wspaniale jest. Od razu to po prostu przypomniał nam się ten klimat. W ogóle mieliśmy super podróż tutaj. Zamówiliśmy sobie wczoraj pana, bo znaleźliśmy w komórkach numer. I przyjechał jakiś pan, wydawało nam się, że to jest ten, z którym jeździliśmy 5 lat temu. Ale tak szczerze mówiąc, po twarzy to wyglądało na kogoś zupełnie innego, więc ja nie wiem, kto to był w ogóle. On twierdził, że nas pamięta, ale ja nie wiem, czy z kimś nas nie pomylił. Chociaż pamiętał mniej więcej detale, bo z tego samego miejsca nas zabierał, więc coś mu się przypominało, ale nie wiem, czy nas z kimś nie mylił. W każdym razie, no, jesteśmy w Ubud. Widać, że jest trochę więcej ludzi tutaj. O! Ktoś przyszedł do mnie. Jesteśmy w Ubud. Ja to już powiedziałem. Wśród pól jest fajnie, różowych. Powiedziałem. Obsługa nas pamiętała. Powiedziałem. Zwłaszcza mnie. Ciebie pamiętała, tak i dzieci. Ja nie zostałem zapamiętany, czyli nie wyglądam jednak do końca jak Rusek. A to Rusku zakończył. Ja wyglądam jak Ruska. Odszczekaj to. Nie. A mówiłeś, że są piękne pola ryżowe? Tak, mówiłem. Będę je starał zielone. Się jakoś pokazać. W ogóle pan, który nas wiózł, już też powiedziałem, że nie wiem, kto to był do końca. Wiesz, to chyba był on. To był on, bo jak potem tak się przyjrzałam, to tylko miał długie włosy wtedy. Wtedy miał długie włosy, tak mi się też okulary, wydaje. No. Ale to znaczy, był on. Ja przez moment myślałem, że coś mu się myli, ale on zaczął opowiadać o tych detalach tego transportu tutaj, nie? Że ta droga jest taka, że nie można dojechać bezpośrednio autem do naszego hotelu. Myślę, że nas pamiętał, tylko mogło mu się i wygląda to tak, że po prostu trzeba dzwonić na recepcję i przyjeżdżają ludzie motorkami i... No, nie wiem, ja sobie w ogóle nie wyobrażałem, że można wsiąść z taką walizką na motor, nie? I dali pojechać, radę. Ale oni po prostu dla nich to jest, oni się rodzą na motorach. To jest niesamowite. W 3 osoby to nie ma problemu. Jechaliśmy w 3 osoby, koło było takie, jakbyś po prostu z plastelina nacisnęła. Co chwilę felgą uderzaliśmy. Tak. 3 osoby, twój plecak jak otwarta. Tak, i mój plecak 10 kilo, nie? Drobny plecak ze sprzętem. No ale co, jest wspaniale, no. No cudownie, tu jest tak. Przez cudownie. 5 lat dobudowali kolejny budynek, nawet 2 chyba, nie? Czyli to jest... Mamy z dwóch stron widok na pola ryżowe. To jest ten dylemat, bo wygląda na to, że zamiast być rolnikiem, no, opłaca się mieć willę wśród pól ryżowych. Tylko, że jak wszyscy będą mieli willę, to znikną pola ryżowe, dla których ludzie tu przyjeżdżają. Także takie rzeczy. A, jeszcze nam pan kierowca powiedział, że pogoda jest nietypowa. Że na Bali w tym roku jest chłodniej i jest, często są deszczowo. Dni takie z pochmurnym niebem. Właśnie tak nas Ubud przywitał. Ale nam i tak się podoba. Ale wczoraj też, właśnie wczoraj nie było zachodu słońca, także nic nie straciliśmy. Wczoraj słońce nie zaszło. Nie mieliśmy siły wczoraj. Tak. A, no to tyle. A jeszcze tylko chciałem pokazać z drugiej strony, nie? No bo jest, tu jest świetnie. Te. Tutaj jest właśnie, z jednej strony są pola ryżowe. Jak pójdziemy przez willę, to z drugiej strony jest też świetnie. Idziemy na drugą stronę. I proszę bardzo, z drugiej strony jest dokładnie to samo.
też piękne pola ryżowe. Także duże wyzwanie. Zaraz dron pójdzie w ruch i będę robił foty. Głód zwyciężył. Nie ma latania dronem. Tylko popusianie. My wyglądamy trochę jak głupki, pan się na nas patrzy. Bo pierwszy raz zobaczyli banany, no. Pierwszy raz w tym roku. O, tutaj mieszkaliśmy kiedyś, tak? Tak, tylko nie w tej, tylko w tej patrzeniu. To było tutaj. Troszeczkę bliżej do cerki. Połączone ze sobą. To było tu chyba. Tak. Tu i tu. I dzieci rano wołały: tata, mama, wypuść nas. Wypuść nas. Mariusz jest całkiem świeżo posadzony. Pola są zalane wodą. Jeszcze. To już jest drugi rzut w tym roku. Będą zbierać późną jesienią, tam pewnie przed grudniem. Lat temu byliśmy, nie wiem czy ktoś pamięta, byliśmy w takim warungu, nazywał się Kismi Warung, też na polach ryżowych. No ale nie przeszło niestety COVID-u. A teraz jesteśmy, jak to się nazywa? Sweet Orange. Świetne miejsce, też na polach ryżowych, blisko naszego hoteliku. Mateusz obstawia, myślę, że to będzie pyszne jedzenie. No, ja też obstawiam, na pewno będzie świetne. Tak, Mati? Tak obstawiasz? Biedne, głodne dzieci. Kto ma sokole oczko? Mati, co ty tam wypatrzyłeś? Co mają te kokosy? Mam buźki. Takie dobre? Ale oczypinka. No dobra, oczypinka. Oczypinka wzięła, ale faktycznie fajnie, bo to też jest. Co tyle tu mi odjęłaś? I pół. Ja się boję próbować, bo zaraz jestem oskarżony na używanie dobroci. Akurat tylko mają ten problem. Dobra, spróbujemy. A co dobre to jest? No. A co to jest w ogóle? Mango i truskawka, tak? Tak. Faktycznie fajnie wyważony smak, bo czuć mango i truskawkę. Nie dominuje żaden smak, bardzo fajne. Nie? Maja? One soda, right? Yes, okay, yes. Thank of you. Course, thank you. Co, Mateusz? Miałeś rację? No to robią najlepsze dzieci. Klasyka Indonezji, nie gorę. No jak? Próbuj. Co to ajam, tak? Czyli rosołek. Aha. Kurczakiem. Może jakiś fajny ryż, co? Czerwony. No i mnie gorek, czyli smażony makaron. Pierwszy Polak grający na gamelanach, profesjonalnie. Jak muzyka na gamelanach.
i tak ledwo mnie widać. Ale nie chodzi o to w tej chwili, co widać, tylko co słychać. To jest balijska noc wewnątrz wyspy. Tego trzeba posłuchać.